I łezka się tak wokół kręci. No, zdecydowanie. Z nami no wybitni goście Kasia Miller, jedna z najlepszych psycholożek w Polsce, oraz Ania Bimer, jedna z najlepszych dziennikarek w Polsce, która jest autorką książki. Tak, nie wiem, czy ja zasługuję na te słowa, ale zasługujesz. Dziękuję. Jestem w tej branży, więc wiem, co mówię. Książki, która wychodzi, chciałem być piosenkarzem, dziennikarzem. Biografia Krzysztofa Krawczyka. Najnowsza, najświeższa, nieoficjalna, ale... Niezależna. Niezależna, o tak chciałem powiedzieć. Właśnie Anna Bimer, a Kasia dzisiaj w roli starej znajomej. Ja jestem przyjaciółki z podwórka. Tak, dokładnie. Kasia, czytałam wszystkie twoje książki, wydawało mi się, wszystko o tobie wiem, ale nie wiedziałam, że twoje drogi z Krzysztofem zaczęły się krzyżować bardzo wcześnie. Mieszkał o dwa domy na takiej malutkiej uliczce koło mojej. No i słuchajcie, to była to jedno, milsze moje, jedno bardzo z milszych wspomnień w dzieciństwie. Mieliśmy tak około 14 lat, on trochę starszy był. Był bardzo ładnym chłopcem. Takim świeżym w lokach na głowie. I słuchajcie, ja byłam hersztem bandy na moim podwórku, a on był hersztem bandy na swoim podwórku. No i normalnie to te bandy się zawsze ze sobą biły. Ale myśmy się sobie spodobali oboje i ustaliliśmy, że zrobimy jedną bandę, która będzie lała inne bandy. Więc słuchajcie, to po raz pierwszy w życiu ja się ugięłam przed mężczyzną i chyba ostatni, ponieważ go pozwoliłam, żeby on był hersztem, a ja byłam wiceherszczem. To miłe z twojej strony. Prawda, że on mi się podobał po prostu. Po prostu. Może charyzmę już wtedy miał. On miał charyzmę, tak, on był po prostu sympatyczny. Tak, ale poczekajcie, bo on mnie nieźle wykorzystał. Ponieważ ja byłam bardzo bitna dziewczynka, bo tatuś mnie nauczył się lać z chłopakami, ja ich po prostu za różne niesprawiedliwe rzeczy naprawdę nieźle załatwiałam. To słuchajcie, oprócz tego, że muszę się przyznać też do kolejnej rzeczy, którą po raz pierwszy jedyny zrobiłam, zeszyłam Krzysiowi koszulę w kratę flanelową, którą sobie rozdał, jak łaziliśmy w bunkrach. Bo jeszcze w Łodzi wtedy były takie poniemieckie bunkry. Co myśmy tam wyprawiali. I ty zeszyłaś tą koszulę, czy zeszyłam się wykazałaś? Wykazałaś się. Tak, tak. No mówię ci, no po prostu... Kobieca szefa byłam. No takie zauroczenie. Zauroczenie, miłość, prawda? Zauroczenie. Ale wzajemne? On też się tak, tobie podkochiwał? Tak, posłuchaj dalej. No. I dopiero po jakimś czasie, jak Krzyś już nie mieszkał w Łodzi, powiedzieli mi kumple, słuchaj, wiesz, że on na tobie zarabiał? Ponieważ wystawiał mnie do walk z chłopakami z naszej ulicy, tam dalej, i zakładał się z nimi, że ja ich naleję. No i dostawał za to pieniądze i się ze mną nie podzielił. Co ty mówisz? Więc wiecie, to tak, jakby to powiedzieć, bardzo przyjemnie wspominam. Miał smykałkę do zarabiania. Ale potem sobie pomyślałam, jak ja go kiedykolwiek spotkam, to ja mu powiem, Krzysiek, gdzie mój deal? Tak, co to tak, jest tak. W ogóle? Gdzie moje procenty? No i spotkałeś nigdy go nie spotkałam. Nie? No nigdy. Co przyszłam gdzieś do telewizji albo gdzieś w jakieś takie okazje takie aktorsko-piosenkarskie. Nie było. Potem Lichtmana pytam, słuchaj, muszę się do tego Krzyśka dostać. No właśnie, nie chciałaś się do niego odezwać w ogóle. No ale wtedy on powiedział, słuchaj, już się nie da, bo Ewa nie wpuszcza. Kobiet szczególnie. Co prawda, więc co to ja teraz już żadna ta... Poza tym chodziło, umówmy się, o parę przysłowiowych groszy. O parę złotych, no. Może właśnie. Może złotych, no. Może parę złotych. Stara miłość nie rdzewieje, wiesz, ale naprawdę jest to miłe. Nigdy nie wiadomo. Fajna historia. Ja bym powiedziała, zwróciłabym uwagę tu na jedną rzecz. Krzysztof Krawczyk był człowiekiem o niebywałej inteligencji, również emocjonalnej. I on znakomicie czytał, jaki drzemie w innych ludziach potencjał i potrafił znakomicie dać się temu potencjałowi wyszaleć i zaistnieć. Jeszcze chcę powiedzieć Ani tutaj, że wczoraj w nocy nie mogłam się oderwać od książki, bo wczoraj ją dostałam. Jest tak świetnie napisana, jest tak ciekawa. Oprócz tego, że Krzysiek jest fajną postacią, bardzo dla nas ważną i bardzo... Ale kontrowersje też tutaj są, dramaty i tragedie i amerykańska przygoda i tak dalej, i tak dalej. No tak szczerze powiedziawszy, to nie jest książka pisana tylko i polewana miodem. Tam są łyżeczki dziegciu. Na tym między innymi polega to, że jest to biografia niezależna. Ja mogłam spodziewać się, zwłaszcza po śmierci artysty, że książka, która powstała 10 lat temu, no był to właśnie wspólny projekt Andrzeja Kosmali i jeszcze Krzysztofa Krawczyka, że to w tej chwili po śmierci na pewno będzie miało swój ciąg dalszy i mogłam spodziewać się, że będzie to opowieść niezwykle osobista, emocjonalna, osobista, no a przez to siłą rzeczy niekoniecznie obiektywna. Więc ja starałam się, zwłaszcza w obliczu tego konfliktu, jaki zaistniał, jaki zaistniał w społeczeństwie, ponieważ wcześniej ujawnił się ten istniejący w rodzinie. Ja starałam się wziąć
trzy kroki do tyłu i pokazać to w troszeczkę chociażby innej perspektywie. Stąd kładę tę opowieść na to, co się działo w polskim show biznesie, na to, co działo się w ogóle w muzyce. No i też postawiłam chyba bardzo wyraźnie na opowiadanie o tym, czego myśmy tu w Polsce chyba właściwie prawie w ogóle nie widzieli, bo Krzysztof Krawczyk, jak wrócił ze Stanów, jakby sam siebie umniejszył, bo powiedział, no Ameryka odrzuciła moje zaloty. Tylko trzeba pamiętać, że Krawczyk był bardzo świadom tego, jak nieprzeciętny ma głos, jak nieprzeciętny ma talent, jaką dysponuje charyzmą. On przecież w latach 70. uwodził, on wychodził na scenę i tak naprawdę epatował. To był chyba pierwszy polski artysta, który troszeczkę epatował seksualnością. Aż tak nawet. No pewnie, a dlaczego się nie mamy kochały? Oczywiście. On miał tego pełną świadomość i poza tym był pierwszym chyba artystą, który nie stał tylko przy mikrofonie albo nie ograniczał się do tego, że z tym mikrofonem pochodził parę kroków po scenie. On schodził ze sceny, wchodził między ludzi, całował panie w dłonie. No, no można się zakłócić. Prawda? Oj, to nie miał lekko. W życiu prywatnym. A ty to Aniu znałaś? Ja go znałam, bo zdarzyło mi się, i to jest kapitalne wspomnienie, bo zdarzyło mi się z końcem lat 90. zrobić dla takiego wtedy liczącego się pisma Machina, zrobić wywiad z Krzysztofem Krawczykiem. I dlaczego wspominam to znakomicie? Po pierwsze, artysta był nieprawdopodobnie szczery. To znaczy, tak jak to była epoka, w której myśmy się uczyli tego keep smilingu, tego, że liczy się uśmiech, pierwsze wrażenie, sukces osobisty, autoprezentacja, autopromocja i broń Panie Boże mówić o porażkach. Tak. I nagle spotkałam człowieka, który powiedział tak, w Ameryce mi nie wyszło, prawie się stoczyłem, bo były narkotyki, był alkohol, były rozmaite perypetie rodzinne, był wypadek i tak dalej, i tak dalej. Myśmy w Machinie doszli do wniosku w końcu, że Krzysztof Krawczyk, ten pan z wąsem, którego pamiętamy z amfiteatrów, kapitan parostatku, że to jest największy rock'n'rollowiec w tym kraju. Ale jeszcze jedno, bo myśmy ten wywiad robili na raty. I Krzysztof Krawczyk okazał się wtedy człowiekiem, który bardzo wychodzi dziennikarzowi naprzeciw i bardzo pomaga w tym, żeby powstał maksymalnie dobry, wyczerpujący materiał. I przez trzy dni ten gwiazdor, no było, nie było, jednak człowiek trochę legenda już wtedy, dzwonił do mnie i mówił, a dzień dobry Panie Aniu, właśnie jadę samochodem. No to ja bym jeszcze dodał do tego, co mówiłem wcześniej. Ale fajnie. No marzyłabym sobie mieć takie okazje. I więc proszę się nie dziwić, że tak bardzo chciałam zrobić z nim wywiad rzekę, bo to taki tak był pomysł. I żeby powstała książka i powstała. Ale to chciałem być piosenkarzem. Rok temu. Rok temu już był ten projekt. Anna Bimer, Katarzyna Miller, bardzo dziękujemy za wspomnienia. Dziękujemy za książkę. Wiem, że ty jesteś taka rock'n'rollowa, Kasiu.